Czy białe światło pojawi się na sygnalizacji świetlnej? To rozwiązanie miałoby poprawić płynność w ruchu drogowym, ale pomysł ten ma sens wyłącznie, jeśli na naszych drogach pojawią się samochody autonomiczne. Mogą one bowiem komunikować się bezprzewodowo, zarówno między sobą, jak i z komputerami sterującymi sygnalizacją świetlną. Białe światło miałoby się aktywować w sytuacji, gdy na skrzyżowaniu pojawi się wystarczająco dużo tych pojazdów. Byłby to też sygnał dla żywych kierowców innych aut, by podążali za autami autonomicznymi, bo one wiedziałyby, że mają pierwszeństwo. A więc w dużym skrócie, według nowych zasad, czerwone znaczy stój, zielone znaczy jedź, a białe rób to, co robi auto przed tobą. A więcej o tym pomyśle piszemy na motopedii. Link w opisie.